Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie z takim krzywym ukłonem, no ale ważne, że jakimś. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. Trochę migałka głupiej, więc muszę ją nastawić. No i oczywiście kamera dalej się ustawia według ciebie. Poza nagraniem zawalczyłem z grzesznicą. Z pomocą Lucatiel kolejne 4 razy dla pewności, że się wszystko ogarnie. Tak więc pokażę wam teraz, jak wygląda ta dusza w taki sposób. 25 tysięcy za jedną. Stary zabójca smoków to też możemy wykorzystać już wszystko, bo jest mi to już niepotrzebne. Więc takie zużywanko dusz ma miejsce. Mefia też jest mi już zbędna. Stary żelazny król także. Jedyne co mnie boli, to że nie mogę tak kilku dusz naraz sobie wziąć. To troszkę boli. Za chwilę też pokażę, co sobie natworzyłem z tych wszystkich dusz. Tutaj dusza przegniłego. Dusza starej wiedźmy. I dusza starej martwej istoty oraz starego bladego smoka. Ta wspaniała niegdyś dusza nadal wpływa na tę krainę, mimo że przez eony niewiele z niej zostało. Oczywiście tylko sama nazwa, bo opis jest identyczny w przypadku każdej tej duszy, ale dusza starej martwej istoty to oczywiście dusza Gravelorda Nito, a dusza starego bladego smoka to dusza Sefa Bezłuskiego. Dobra, wszystkie dusze, które chciałem wykorzystać, już wykorzystałem. I co zrobiłem sobie kolejno z tych dusz? Kryształową włócznię dusz zrobiłem sobie z duszy starego bladego smoka, czyli Sefa. Deszcz dusz z duszy skorpionicy. Wir dusz znalazłem obok właśnie Ornifex za ścianą, za przejściem, które blokuje taka komutka, którą wystarczy rozwalić i za nią jest właśnie to. Wielka magiczna broń to chyba znalazłem, bo kupiłem, nie jestem pewien. Kameleon. Kurde, co ja tu jeszcze znalazłem? A nie, miałem już baterię duszy jednak, dobra. Ciężka. O, samoprowadzająca strzała nie miałem, ale miałem ciężką. Tyle dobrego. Tutaj piorun z nieba i oślepiający pocisk, czyli lepsze wersje. To kupiłem z wami. Czy coś tutaj... Tującą mgłę. To zrobiłem właśnie... To zrobiłem właśnie z duszy tego wielkiego wilkoszczura. Toksyczna mgła to... nie pamiętam. Ale z duszy tego strażnika, tego... wiecie... reski, tego szczura po prostu z irokezem. Zrobiłem sobie właśnie falę kwasu. Nieznanego pochodzenia zaklęcie z pogranicza piromancji. Rozpyla niszczący ekwipunek kwas. Nie zadaje bezpośrednich obrażeń, lecz zamiast tego niszczy wyposażenie wrogów. Kolejne zaklęcie piromancji będące owocem złośliwości. Tutaj trwający płomień, jak latałem do tej grzesznicy, zabiłem kilka razy tych... wiecie, tych wielkich z tymi kosami, takie mumie. I z jednego wypadł mi dodatkowy. Także lucky. Tutaj nic więcej chyba nie ma nowego. Tutaj strzępki życia jednak już miałem. Mroczna burza. O, odrętwienie. To zrobiłem z duszy Nito. Urok przekształcający ciało rzucającego. Tymczasowo zmniejsza liczbę otrzymywanych obrażeń, lecz osłabia wzrok. Jeśli czegoś nie widać, to nie istnieje. Często spotykany koncept, ale jest od niego w tym w świecie zbyt wiele wyjątków. Ciekawe. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało.
Już uspokoiłeś się? Super. Dobra, czy tutaj jakiś pierścień zgarnąłem? Pierścień mroku? Nie, to drugi raz rozwijałem tego, to z niego wypadło. To nie. Tutaj cierniowy pierścień, kontratakuje. Pierścień dający ochronę Kremla, boga walki. Kolce pierścienie wbijają się w skrój jego właściciela, powodując, że każdy cios wzmaga pogardę dla przeciwnika. Gdy odnosisz obrażenia, pierścień mści się i zadaje pierścień przeciwnikowi rany. Dobra. To już było. Tutaj celdorskie spodnie. Spodnie noszone przez osadników z Celdory. Fantazyjne, ale słabo chronią i nie nadają się do walki. Tras, który przyniósł dobrobyt Celdorze, pomógł jedynie podsycić płomień chciwości jej mieszkańców, co w końcu doprowadziło do jej upadku. Te hipnotyzujące, piękne, błyszczące kamienie są ponoć fragmentami istoty, która niegdyś żyła w trzewiach ziemi. Ciekawe. Zabrałem rękawice, to z wami czytałem. Zbroja wojowników Gyrmów. Zbroja wojowników koczowniczych Gyrmów. Doskonale wyważona i chroniąca, ale bardzo ciężka. Większość potomków Gyrmów odmawia kontaktu z obcymi i żyje gardząc tymi, którzy ich wygnali. Chłopskie odzienie. Teraz tylko opis, bo jest ciekawego. Zbroja szermierza. Zbroja królewskiego szermierza. Jej kształt pozwala na zachowanie swobody ruchów, a zarazem zapewnia solidną obronę. Zbroja bez zbędnych ozdób stworzona do walki. Król Wendrik zaopatrzył swoich najdzielniejszych ludzi, idących na wojnę z olbrzymami, w najlepszą zbroję. Jednak niewielu powróciło żywych. Okej. Okay. Hełm Gyrmów. O, a to jakiś inny. Myślałem, że będzie to takie odzienie, które ma gawlan na sobie, ale widać nie. Maska Krejtona. Nietypowa maska ze stali należała do Krejtona Wędrowca. Jej kształt przypomina maski zakonu rycerzy z leżącej na wschodzie krainy Mira, lecz różni się ona kilkoma wpadającymi w oko szczegółami. Być może to doskonale wykonana imitacja. Hełm Gyrmów. Przesadziści Gyrmowie są łagodni, ale ludzie uznali ich za nieczystych i wygnali pod ziemię. Okej. Okay. Tutaj nic nowego. Chociaż nie, czekaj, te tarcze możemy sprawdzić. Zdaje się być kamiennym monumentem, który zmieniono w prowizoryczną tarczę. Naturalnie jest dość ciężka i niezdarnie wykonana, lecz tylko nieliczne ciosy przedrą się przez osłonę, jaką daje to monstrum. Dobra, tutaj to oczywiście mamy wielki... Właśnie, miałem sobie kurde ulepszyć ten łuk, ale wtedy tego nie zrobiłem. Teraz nie będę tego robił, no bo trochę szkoda czasu odcinka. O, tutaj jak szedłem do grzesznicy, zabiłem ileż z te bestie i wypadła mi taka broń. Zdeformowana czaszka jakiejś nieznanej istoty. Można używać jej jako broni, uderzając niczym wielkim młotem. Prawdopodobnie jest to czaszka smoka. To rzadki okaz. Żal wymachiwać nim bez ważnego powodu. No, nawet widać, popatrzcie. Duże obrażenia, ale trwałość wręcz tragiczna. I tutaj nic nowego. Dobra. To jeszcze może wam pokażę na szybko, jak wyglądają te nowe bronie. Tak wygląda Klinga. Samo wymachiwanie to nic, ale wiadomo, jeśli ja zadam obrażenia komuś, to też sam dostanę. Pajęcza nić. Dobra. Tutaj jeszcze jest co? Pajęczy kieł, ale to będzie chyba to samo. A nie, to jest zakrzywiony miecz. Proszę. Jezu, ale że to zużywa 10 wytrzymałości na jeden taki cios, to jest żart dla mnie. Mura Kumon to nie trzeba. Klinga, pajęcza, nóż rzeźnika. Takie wymachiwajki. No, jako niby topór, ale w sumie jak wielki miecz. Topór bandyty, topór... A topór Gyrmów już sprawdzaliśmy. Półksiężycowy topór, to też było tam, gdzie znalazłem Wirdusz. No, jak halabardą. Trochę się tym atakuje. Młot już był. A, czaszka wygląda w taki sposób. Jak po prostu jakbym wziął sobie wielki młot. Ale mamy jeszcze ten młotek. No i uwaga, ciężki atak. Takie potężne dupnięcie z podpaleniem. Tutaj co? Włócznia. Długa włócznia, którą posługiwał się Pate, wygląda jak zwykła włócznia, ale w niezliczonych bitwach nabrała mocy. Czasem nie warto się wyróżniać, szczególnie jeśli masz coś do ukrycia. Okej. Okay.
To jest dość fajne, tylko kolejna właśnie irytująca rzecz, że tu zużywa 10 punktów wytrzymałości broni, żeby móc, żeby dało się tym atakiem tak strzelić. Szybki pokaz tej broni. I tutaj nic dalej nowego. Ale jak już jest, to sobie wymienię tarczę, a właśnie tarczę Grymów. I dobra, myślę, że na razie zrezygnujemy z piromancji. Tak, tak, dostrajanie. Na rzecz właśnie powrotu do zaklęć. I też na wytestowaniu tych nowych. Czyli Wirdusz. Kryształowa Włócznia. Oczywiście włócznie już te widzieliśmy, jak działają w poprzedniej części, no ale zawsze warto coś nowego wziąć. Wielkie leczenie. A w sumie mam tyle Divine Blessingów, że to mi jest akurat zbędne, więc weźmy sobie naprawę zamiast tego. No i słoneczna włócznia myślę, że zostanie. Chociaż nie, wymieniłbym ją za tą wytrwałość. I zamiast niej może weźmy ten piorun z nieba dla testu. No i dobrze, czyli wchodzę tutaj, poproszę o ten kostur, póki co. A tutaj wrócimy do tego dzwonka. Jeszcze tutaj chcę powrócić do... A, jeszcze nie, jeszcze tutaj nie pokazałem wam wielkiego mieczu blasku księżyca. Uwaga, atak! Zajebiście wyglądający. A opis: ostrze tego wielkiego miecza błyszcze cudownym blaskiem księżyca. W najstarszych legendach, rzadko dziś przytaczanych, mówi się, że miecz ten zrodził się z wielkiej białej istoty. Silny atak uwalnia jego moc w postaci fali księżycowego światła. Oczywiście chodzi tutaj o zapewne samego Sefa, gdyż w momencie, w którym odetniemy mu ogon, no to właśnie z tego ogona możemy ten miecz wyciągnąć. A w sumie nie, czekaj, jak już siedzę, no to zrzucę przynajmniej te niepotrzebne bronie, wszystkie. Ten zostaje, te mastodonta niech lecą out. Ogromny miecz czarnego rycerza. Światło, dobra, to jest opis taki sam przy toporze. Miecz grzesznicy też zostawiamy. Czarny miecz krypty. Ogromny miecz symbolizujący opiekę nad kryptą nieumarłych. Ostrze to nigdy nie zostało spramione przez światło i nasączone potęgą mroku. To jest też z duszy właśnie tej starej istoty zrobione. No i dobra. W sumie fajnie te porządki mam wyciąłem, więc nie ma co się strząsać. No, także teraz, aby dostać się do zamku, musimy iść tędy. Okay, nie wiem, czy nie było przez chwilę trochę za głośno. Jeśli było, to przepraszam z góry. Jeśli coś słyszeliście, to przepraszam, a tu zjadam się brytkami. Kurde, minimalnie. Kurde, mam pierścień Fylodi, a mimo tego się nie czuję tego wzrostu regeneracji. Okej, to widzieliśmy tam wcześniej z dołu. Czy ja tu... Byłem tu, czy...? A nie. Nie było mnie tu. Spokojnie. Nie było mnie tu. Kurczę, już powoli głupawki dostaję. To. O! Ty, a może to? Nie. Tak. Dobrze idę. Dobrze, sobie patrzę na ten most, myślę, co jest? Ma tam iść, czy nie? Ale nie. Ale żeby dostać się do zamku, bo... A, to jest... Kurde, myślałem, że to jest inny gracz, a to jest zaś jeden z tych... cholernych duchów. Topór zabójcy smoków i tarcza złotego sokoła.
Ulubiony topór dzierżony przez Lotiana bez tarczy pochodzącego z Forosy. Żaden wojownik nie mógł równać się z niepokonanym Lotianem, ale ten nagle opuścił pole bitwy i słuch po nim zaginął. Niektórzy mówią, że znudziła go kruchość ludzkich przeciwników i wyruszył zgładzić legendarnego smoga. Ciekawe. I tarcza Złotego Sokoła. Mała tarcza używana przez wolgieńskich sokolników z daleka wygląda jak błyszczący złoty sokół. Rodzimi żołnierze Wolgen słyną z bojaźliwości. Nie dziwi więc nikogo, że najęto grupę okrutnych sokolników, by ich zastąpić. Mówi się, że sokolnicy nie ufają nikomu i domagają się pełnej wypłaty z góry. Nic w tym jednak dziwnego, bo świadczą usługi warte wiele więcej niż ich żołd. I doskonale zdają sobie z tego sprawę. I klejąc życie dopiero co... zdobyty właśnie zużyje. Okej. I tu powinno być przejście do takiego, do kapliczki zimy. Takiego czegoś. I właśnie. Żeby przez to przejść, bo tu możecie dojść wcześniej. Tu oczywiście jest jeszcze kolejna rzecz. W sensie to jest tak naprawdę pierwsze DLC, które powinno się chyba... wykonywać, tak mi się wydaje, ale mówiłem, DLC-kami zajmiemy się na sam koniec, jak już ogarniemy całkowicie naszą tutaj główną fabułę, że zostanie już tylko dojście do końca i elo, nie? To dopiero wtedy będziemy robić DLC-ki. Dusza bohatera, miło. Na konsoli w tym miejscu był właśnie ten rycerz z Hejd i to był jeden z niewielu tych rycerzy. Chyba trzeci dopiero tutaj był i to był i ten rycerz dawał mi lancę, zdaje się, z Hejd. Po takim ciosie to już nie powinien się nawet móc obrócić, co dopiero walić takie coś. I duża dusza nieznanego żołnierza. Spoko. Dobra, jednak wróciłbym do tego słonecznego miecza, bo... ej, kurde, nie tu. Tu ma być tarcza, a tu ma być to. Po prostu wolę jak wam jest szybsza. No plus jest on ulepszony maksymalnie jak tylko się da. Tamten mieczyk, no jeszcze trochę uwagi potrzebuje u kowala. Ale patrzcie, jak się nagle pogoda zmieniła, nie? Tam nic, wchodzimy na... teren przylegający do zamku Dranglake i co? Bang! Od razu jest wszędzie woda. W sensie to woda, czy tutaj wszędzie leje, zaczyna lać. Dobra, blisko było. Nie. To tylko Divine. Kurde, czemu animacja tego jest taka długa? To jest strasznie irytujące. A wracając do tematu właśnie, bo zacząłem tej kapliczce. Tutaj, patrzcie. Zamek. Dranglake, który z Majuli możemy zobaczyć. Tutaj powinien chyba stać Herald, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. Za chwilę z nim pogadamy. W tym zamku dość ciekawa mechanika jest, jeśli chodzi o duszę, ale to jak dojdziemy do samej akcji. O, patrzcie, te posągi w ogóle mogą ożywać, tylko nie wiem czy dopiero te jakieś w zamku, już nie pamiętam, ale w zamku na pewno było kilkanaście takich, które lubiły sobie ożyć. A pro tej kapliczki, ja teraz mogę przejść, bo mam, bo już pokonałem te cztery istoty, czytaj, ulubienice, czytaj, Freje, Starego Żelaznego Króla, lub raczej to, co kiedyś nim było, Przegniłego oraz Grzesznicę, ale jeśli macie Pamięć Dusz, już wam pokazuję, Pamięć Dusz, czyli tą wartość na chyba 2 miliardach, to możecie też od razu się tutaj dostać. This castle is isolated, but nonetheless you must forge on. To bring an end to your journey and mine. Pogadane.
Dobra, to póki są posągi. To znaczy... A właśnie! Tak, coś kojarzyłem, że one używają. Tylko nie byłem pewny, czy to te już ożyją, czy dopiero te następne. Deszcz dusz teraz. Okej, okay. Girdusz. O! No to wygląda kozacko. Co mi zostawiłeś? Hełm. Kolejny. Jakbym miał ich mało. Dobra. A użyjmy sobie tego w sumie. No i oczywiście jest jeszcze włócznia dusz. Kryształowa. Ale oczywiście jej możliwości znamy od poprzedniej części. Teraz patrzcie tutaj. Zabiję tego. I dusze lecą tu. Do tych oto golemów. I niestety, muszę zabić któregoś z nich w taki sposób, żeby właśnie nie, żeby mnie ja zaabsorbował. Czemu ja mam dzwonek? O, dobra, jeden się zaliczył. Żeby właśnie ten posąg zaabsorbował jedne... Więc zaabsorbował duszę od jednego takiego ziomeczka. Bo dopiero wtedy będziemy mogli wejść do zamku. To jest trochę dziwne, w sensie... Nie wiem, to jest... Jak to działa? To jest jakieś zaklęcie czasowe, czy gościu udaje po prostu posąg? Bo nie wiem, jak to wyjaśnić. Fragment Estusa? Nie, wielki zapłon i płomyk. No, zapłon już sobie kupiłem. Ale fajnie, że na kompie da się tutaj znaleźć drugą sztukę. Czułem, że akurat w tym stanie. Okej, okay. Nie, a ten? O proszę, ten stał. Nie wiem, czy mogę powiedzieć stał, no bardziej się po prostu odkamienił z powrotem. To słowa lepiej powiedziane, niż wstał. No bo w sumie stać to on stoi cały czas. O, tam jest duch. Z nim możemy pogadać. Tylko tutaj wiem, że byli też przeciwnicy. Czy są tu nadal? Czy może na... To jest kolejna zmiana z PC-ta. Ale tak, no normalnie tutaj był ten... No właśnie ci, co tam stali, to taki sam był tutaj w środku. No dobra. Pogadajmy tutaj z ziomeczkiem. Kto jesteś? I z której permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Belagher. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the King has... The Queen has taken him. A dokąd? My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built his kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Dranglake. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side.
Zapamiętajcie, co on teraz mówi, bo to jest fabularnie bardzo istotne. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory and to show his love and his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? No, w tym momencie gościu się powtarza. Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. Tak pół na pół się powtarza, nie? W sensie... Teraz jak chcę dalej z nim gadać, to po prostu powtórzy wszystko, co już mówił. Ale jeśli chodzi o to, co mu... o to, co już powiedział, a propos tego, no to... dość ciekawa historia, nie? Proszę, brakujące rodzaje strzał i bełtów. O, rozjarzony klejnot życia. Z chęcią wezmę wszystko. Tak samo zwiędłe zioło zmierzchu. Divine Blessing. O, i on ma proszek naprawczy w ilości nieskończonej. I wielką magiczną barierę. Cud mocniejszy od magicznej bariery. Zwiększa odporność na magię, błyskawice, ogień i mrok. Rycerze Mirry mają walczyć honorowo i polegać jedynie na sztuce fechtunku. Uciekają się do magii tylko w przypadku, gdy najbardziej jej potrzebują, by odeprzeć magię przeciwnika. No. Z tego co wiem, niestety chyba nie da się za pierwszym podejściem do gry zdobyć wszystkiego. No ale to już czeka mnie ewentualnie drugie przejście. W sensie głównie zaklęcia chodzi, nie? No bo... Co? Pojawisz się czy nie? Patrzcie, nie ma skubańca. Uważam na nowej grze plus, że dopiero pojawia. Możliwe. Jakby co to mówię o prześladowcy, no bo tutaj to jest kolejna miejscówka, w której on mnie zaskoczył. Ale to było na konsoli, a ja w sumie, kto wie, może na PC-cie to akurat go tu nie ma. Chociaż tego nie mogę być pewnym. Rękawice Siana. Dobra, gdzie tu się szło do ognicha? To sobie chcę ustalić. Chyba w drugą stronę. Delikatny kościany pył, jak milutko. Tam się odkamienił. To był twój błąd, kolego. Wydaje się też od kamienia. Dobra, sobie dla te... Elo, one shotik! Ktoś mnie świeci, jak on tego uniknął? Dobra. Idziemy dalej. Ci skamieniali. A kurde, już byłem pewny, że, że mnie zaatakują. Okej. Okay. I tu idzie się do końca gry. Ale jeszcze nie jestem w stanie tam przejść. A dlaczego? No to widać. To są te same drzwi, które były w... Boże, kuźni. Kniei upadłych olbrzymów i muszę pokazać symbol króla, aby przez nie przejść. Tu natomiast powinno być ognisko. I bang bang bagarang, tak też jest w istocie.
dobra, w sumie może nie będę go teraz używał. Użyję tego. Będę powoli kończył już, bo akurat tak pół godzinki. Ale z chęcią bym tutaj jeszcze powalczył. Jak widzicie, jest pełno drzwi, nie? Widzimy one na takiej samej zasadzie jak te golemy. Zabijemy typa, to drzwi sobie wchłoną duszę i się otworzą. Niestety nie we wszystkich będzie... No właśnie, oczekiwany. Może nie rezultat, bo to trochę przepowiedziane, ale nie we wszystkich jest to, co chciałoby się, żeby tam było. Bo na przykład ta jeszcze znajduje się w tych i w tamtych drzwiach. Ale w tamtych drzwiach za nią jest trzecie miejsce spotkania tego starego dziadka, który właśnie oferuje nam dojście do kolejnego przymierza. Tu albo tam, teraz nie jestem pewny, ale chyba tam. Sprawdźmy, jak sobie poradzi. A, to tak działa! Okej. Okay. Widzę. Ciągle lubisz ten atak młotkiem, co? Wykonywać. Ale tutaj też tylko jeden wstaje. W sumie nie wiem, czy to jako, że to jest kamień, czy używanie młota nie byłoby bardziej mi na rękę. No bo wiecie, młot chyba powinien kamień kruszyć, nie? O, ani tutaj... Nie gadaj, że tutaj są cztery. Nie gadaj, że tutaj są cztery. Nawet se tak ze mnie nie żartujcie. Dobra, wytrwałość sobie aktywujmy jeszcze. No to, że mi się popisał teraz. Chciałem zaklęcia użyć tym dzwonkiem. No, kongrac ja, naprawdę. Kamień klucz Farosa, okej. Okay. Cykestusik. Okej. Okay. Ten stanie, tam ci pewnie też. Tarcza nowa. Aha, on tylko światło daje. Nie. Pół na pół, jeśli mam być szczery, trochę ta akcja. Znak przyzwania. Zdolny Ray po raz kolejny. Jeśli nie pamiętam, to nie jest złe, no bo to jest takie klimatyczne, nie? No ale... Fakt, że da się zużyć duszę tylko na coś tak małego, no nie gadaj. Więcej was stara nie miała? I patrzcie, to wcześniej był boss złożony z trzech takich wojowniczek, nie? A teraz to jest zwykły przeciwnik. To jest kpina. Wróćmy do miecza z Heid. Mimo iż ma mniejszy damage. A patrzcie, i ci nie wstaną. Ale od czego mamy? Moje dusze. Więc użyjmy jednej niknącej. Nie? Serio? Nie zadziała? Na konsoli działało. Czy może być tak bardzo blisko? No nie... Czekaj. Chyba, że to jest za mała wartość. Chyba, że to za mała wartość. Użyjmy duszy nieznanego żołnierza. Nie. Nie da się. Super. Czemu to działało na konsoli, a nie działa na PC-cie? To jest bez sensu przecież. Dobra, tutaj... Nie ma nic. Tam? To by... O, ty, może jak on ożyje, to uda mi się go tu sprowadzić. Nawet byłoby mi to na rękę. Tak na jakiegoś odcinka bym zagadał jeszcze z gościem od Przymierza. Wielki miecz na Mastodonta. Jezu, ile ja już tych mieczy wydropiłem z przeciwników? Chyba trzy.
Nie, dwa, ale trzeci zdobyłem teraz. Tutaj. Pierścień królewskiego żołnierza plus jeden. A ja mam pierścień... A nie, mam smoczy pierścień. A to był... A to ten od udźwigu pierścionek. Dobra. Ten mi akurat jest trochę zbędny, tak więc... Podziękuję. Jezu, to, że to się nie odkamienia. Przecież kto wie, nie chwal dnia przed zachodem, jak to mówią. Dobra, ten się niestety nie odkamieni. A szkoda. Wielka szkoda. Zamarznięty kwiat? Prowadzi... Oj, o Boże, no tak zapomniałem! Jezu, ja jeszcze potrzebuję w ogóle jakieś takie specjalne przedmioty, żeby się tam dostać do tych lokacji. Jezu, ale bym, ale teraz zlamiłem. Boże, dobrze, że nie sprawdzałem tych wszystkich rzeczy. W sensie tych możliwości przechodzenia. Żelazny klucz. No, i teraz dzięki temu kwiatowi mogę do kabliczki zimy, mógłbym teraz wrócić i wejść do tamtego miejsca. Ale nie zamierzam tego jeszcze robić. Kamienna ozdoba w kształcie kwiatu, tak zimna, że może zabić największe gorąco. Otwiera drzwi do nowej ścieżki w kapliczce zimy, znajdującej się na drodze do zamku. O, świetnie, świetnie, chodź ze mną, chodź ze mną. Chodź się pojedynkować, panie kolego. Tutaj, bardziej na otwartą przestrzeń. I bliżej drzwi, które chcę otworzyć. Dobra, ciągle biegnie i to najważniejsze. No, ale musi być wystarczająco blisko drzwi. No nie, chodźżesz do mnie! Dawaj, chodź. Chodź się chodź walczyć. Chodź. Dobra, wystarczy? Tak, okej. No niestety też te drzwi mają jakiś swój zasięg do nasanie tych. No nie, no nie no. Tu, ile ich tu było? 4 czy 5? To jakąś kpinę zachodzi. Nie mam bladego pojęcia, jak ja uniknąłem tych dwóch albo trzech poprzednich kręciołków, nie? Ale... No mnie tam to nie bać. Dobrze, to na rękę. O właśnie. Okej, okay, tego tu nie powinno być. Kolejna zmiana między PC-tem a konsolą. O, set Farama. Szaty Arama noszone przez lwich rycerzy z Forosy. Potężni lwi rycerze, wyznawcy boga wojny Farama. A nie, dobra, po prostu bez tego. Nosili ciężkie pancerze i siali postrach swymi dwoma mieczami. Ich spuścizna zniknęła niestety wraz z upadkiem Forosy. Okej, okay, tu jest ognisko. Jak sobie mogę przy ognisku chociaż nie, bo jak odpocznę, to się też może zrespić. To mi trochę średnio na rękę. No i tu mamy właśnie trzecie spotkanie z tym ziomkiem. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark, giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you as much as you desire. Well then, is dark what you wish for? No. Przymierze otchłani. Pięknie. Teraz troszeczkę zlamiłem, bo spadł mi poziom pewnie, jeśli chodzi o przymierze słońca, no ale to jest akurat mało ważne. Co chciałem z tego przymierza, to zdobyłem. Tak więc przystępujemy do nowego. Otrzymujemy. You are now a pilgrim of dark.
The dark chasm beckons you. Those drawn to the dark are destined to seek it. Finally, you are here, young undead. Now, open the depths of darkness. Okej, to trochę... Undead, the dark awaits you. To trochę dziwne. Nie pamiętam, żebym to... A, dobra, czyli dobra, okej. Okay. Czyli pierwsze jest za darmo, a za kolejne muszę płacić kukłami. Spoko. No to spoko, to od razu wykupimy sobie od niego to żara sezę, także, chociaż jest mi już trochę zbędny. Światło, kolejna mroczna sfera, kolejne mroczne pozdrowienie, kolejna mroczna burza i głęboka cisza. Chociaż nie wiem, czy burzę już miałem. Chyba tak, ale na wszelki wypadek pokazuję opis. I głęboka cisza. Urok stworzony przez wyalienowanego kapłana. Blokuje zaklęcia pobliskich magów. Urok ten zrodzony z zazdrości i upokorzenia jest zbiorem mrocznych myśli. Wszystkiego, co odzwierciedla prawdziwą naturę samego życia. Dobra, teraz tak, to nie jest. Tak, to muszę dotknąć, żeby do tego wejść. Myślę, że w kolejnym odcinku, na razie przystępujemy trochę z eksploracją, spróbuję w kolejnym odcinku polatać sobie po tych właśnie takich, po tym mrocznym przestworze, bo są właśnie te trzy lokacje, w których go spotkaliśmy, zawierają sobie właśnie, powiedzmy, taki portal do tego mrocznego przestworu. Będzie otwarte? Tak, jest. I tak jak sądziłem, to się zrespiło. Więc, adios. Jeśli przejdziemy wszystkie trzy, nie ginąc przy tym, to odblokujemy sobie walkę z ukrytym bossem. Za jego duszę również możemy stworzyć kolejne zaklęcie. Sama walka jest też, no, dość nietypowa z tego, co wiem. Mnie nie udało się ani razu przejść nawet jednego lochu. No, głównie dlatego, że jak myślałem, że już go przeszedłem, no to okazało się, że jednak nie i skoczyłem na swój głowy pysk i dałem się zabić. Ale to jest akurat, no, takie 50-50. Moja głupota, a oczekiwania. Tak więc co? Kolejne odcinki to myślę, będziemy eksplorowali ten przestwór otchłani. Ja to jeszcze ulepszę sobie to, co mam przy sobie, do maksymalnych granic. No i co? Później jak zajmiemy się tym, to będziemy dalej lecieć z fabułą. Potem dojdziemy do punktu, gdzie będzie koniec, lecimy z DLC-kami. No i jakoś tak pójdzie. No, także ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. Cześć!